Mieszkańcy Krakowa mają do dyspozycji różne aplikacje, dzięki którym mogą szybciej docierać do informacji, łatwiej poruszać się po mieście i wykonywać szybciej takie czynności jak kupno biletu czy opłata za parkowanie samochodu. Jedną z takich aplikacji jest Ostrzegator. To jest aplikacja, którą testowaliśmy pod koniec ubiegłego roku razem z mieszkańcami Krakowa i ponieważ sprawdziła się również w takiej wyjątkowej sytuacji jak podczas Światowych Dni Młodzieży, ZIKiT postanowił zaproponować ją mieszkańcom na dłużej. Dzięki tej aplikacji możemy dowiedzieć się na bieżąco, jak wygląda sytuacja na drogach, jakie zmiany obowiązują w komunikacji miejskiej, jak również śledzić wszystkie wydarzenia w mieście i aktualności. Aplikacja opiera się na zasadzie geolokalizacji, czyli docierają do nas na bieżąco informacje związane z miejscem, w którym aktualnie się znajdujemy. Nasze aplikacje ułatwiają też podróż komunikacją miejską. Dzięki aplikacji Jak Dojadę możemy szybko wyszukać połączenia z danego punktu w mieście do miejsca docelowego naszej podróży. Wchodząc na stronę ttsskraków.pl możemy sprawdzić, za ile odjedzie tramwaj z naszego przystanku. Oprócz aplikacji Jak Dojadę są również inne alternatywne, które można wyszukać sobie w internecie i dopasować do swoich potrzeb. Jeśli wiemy już, gdzie chcemy dojechać i o której godzinie odjeżdża nasz tramwaj, możemy szybko kupić bilet w swojej komórce. Jest to możliwe dzięki aplikacji SkyCash, MPay, Mobilet, które ściągamy na swój telefon. Jest to bardzo wygodne w przypadku osób, które rzadko korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają przy sobie drobnych, nie chcą szukać kiosku. Taką operację wykonują w swoim telefonie. Wszystkich kierowców zachęcamy do korzystania z aplikacji SkyCash, dzięki której szybciej i wygodniej będą mogli zapłacić za parkowanie samochodu w strefie. Jest to tym bardziej wygodna opcja, że płacimy za realny czas parkowania. W momencie, kiedy zatrzymujemy samochód, idziemy na spotkanie, przyciskamy opcję start, a w momencie, kiedy już jesteśmy gotowi do odjazdu, stop. Nie trzeba w tym momencie szukać parkomatu, drobnych i martwić się, że nie zdążymy odebrać samochodu. Ponieważ widzimy, że aplikacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Krakowa, będziemy dalej iść w tym kierunku.